Cześć wszystkim, dziś porozmawiamy sobie z kapitanem drużyny Sandecji, Dawidem Szufrynem. Witam cię bardzo serdecznie, Dawidzie. Dobry, witam wszystkich. No i dzięki wielkie, że poświęcasz swoje ostatnie minuty przed mającym się za chwilę odbyć treningiem. Nie zajmę długo, obiecuję. Początek sezonu plasował się następująco. 3 mecze na wyjeździe, 2 remisy i 1 powrót bez punktów, a teraz powrót do domu, do Nowego Sącza. No tak, wiemy, że tamten rok był bardzo ciężki dla nas, okres był mega trudny z tego względu, że bodajże 37 spotkań zagraliśmy na wyjeździe w Ekstraklasie, teraz pierwsze 3 mecze w pierwszej lidze też mieliśmy na wyjeździe i no przywieźliśmy tylko 2 punkty, ale tak jak mówię, najważniejsze jest to, że już w sobotę po roku przerwy wracamy na Kilińskiego 47, gdzie będziemy próbować zbudować twierdzę taką, jaką był ten stadion, kiedy awansowaliśmy do Ekstraklasy, gdzie w rundzie rewanżowej wygraliśmy bez jednego spotkania wszystkie mecze, a ostatni mecz już o pietruszkę zremisowaliśmy. Także bardzo na pewno się cieszymy z tego punktu, z tej sytuacji, że w końcu wracamy do siebie, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dokładnie. A ten początek sezonu, jeszcze skupię się na tobie, też nie był łatwy, bo lekki uraz po głogowie, 3 żółte kartki. Czy to oznacza, że granie w pierwszej lidze jest ostrzejsze niż w Ekstraklasie? No tak. W pierwszej lidze gra się trochę ostrzej niż w Ekstraklasie. Ale tak jak mówię, no akurat taki był niefortunny zbieg okoliczności, że dostałem już w pierwszych 2 meczach 3 kartki. Czerwona kartka za 2 żółte na Opolu, gdzie moim zdaniem druga żółta kartka w ogóle niezasłużona. Gdzieś pan sędzia dopatrzył się zagrania ręką. Ja dostałem piłką w bark uderzony i no tak to jest. Nie ma systemu VAR, nie można zinterpretować tej sytuacji. No i tak kartki lecą. No, na pewno muszę się pilnować, żeby tych kartek nie łapać tak szybko i żeby po prostu jak najdłużej być z zespołem i nie pauzować już w kolejnym meczu. Ale tak jak mówię, wszystko weryfikuje boisko i nie wiadomo jaka sytuacja na boisku będzie i wtedy też trzeba zareagować odpowiednio, nawet kosztem żółtej kartki. Sobotnie spotkanie z GKS-em Katowice będzie, tak jak powiedziałeś, pierwszym po 40 pojedynkach na wyjeździe, jakie stoczyliście w ubiegłym roku. Czy jest stres przed powrotem? Nie, stresu nie ma, jest przede wszystkim radość i jest na pewno wiara w to, że nasi kibice będą nas tutaj nieśli swoim dopingiem i będą naszym 12 zawodnikiem i ten ich doping, ta wrzawa tutaj na stadionie, ja myślę, że multum ludzi przyjdzie na nasz mecz, poniesie nas do tego, żeby w końcu w pierwszej lidze zainkasować komplet punktów, bo bardzo na to czekamy wszyscy. Zadawałam to pytanie kilku innym graczom, natomiast jestem ciekawa, jak twoim okiem wygląda teraz obecna sytuacja w szatni, bo można powiedzieć, że pełnisz rolę też takiego mentora, który dba o tą niepiłkarską stronę szatni. No tak, no sytuacja jest bardzo dobra. No, mamy też trudny moment z tego względu, że drużyna przeszła bardzo duże przemeblowanie, tak? Odeszło bodajże 17 osób z kadry pierwszej ekstraklasowej. Zasiliło nas też około 15 zawodników, jest duża grupa młodych zawodników. Atmosfera jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Też trener pierwszy tutaj, trener Kafarski, dba o tą atmosferę ze swoimi asystentami. Trząs z drużyny pozostał, znamy się bardzo dobrze. Pilnujemy tutaj, żeby wszystko było jak w najlepszym porządku, żeby nikomu krzywda się nie stała. Także myślę, że czekać tylko na efekty naszej ciężkiej pracy i tego nam trzeba do pełni sukcesu. A rozmawiacie w szatni o najbliższym rywalu, o najbliższym spotkaniu? Tak, no nie da się ukryć. Przed każdym meczem rozmawiamy o każdym kolejnym rywalu i analizujemy jego mocne i słabe strony. Tak było i w tym przypadku. Na pewno nas czeka bardzo trudne zadanie. GKS już od kilku lat próbuje sforsować tą pierwszą ligę i drapać się do Ekstraklasy. No i w tym sezonie też ambicje mają wysokie i na pewno będzie bardzo ciężki pojedynek, ale tak jak mówię, my u siebie chcemy być znowu mocni, bardzo mocni i za mocni dla wszystkich. A jeszcze powrócę na chwilę do daty 28 maja 2017, mecz Sandecja, Wisła Puławy. Bezbramkowe spotkanie, ale jakże fantastyczna atmosfera na stadionie. A czego spodziewasz się w najbliższą sobotę? No, chciałbym sobie życzyć tego, żeby przyszło tylu kibiców jak ponad rok temu.
tak? Mam nadzieję, że będzie dobra pogoda i wszyscy kibice, którym leży na sercu dobro Sandecji, przyjdą nas wspomagać, co nie ukrywamy, w bardzo ciężkim sezonie pierwszoligowym, bo jest teraz taka tendencja, że zespoły spadające z ekstraklasy lecą teraz rok po roku niżej, tak? Ale zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej po prostu zdobyć ten komplet punktów, żeby jak najszybciej zapewnić sobie ten komfort pracy i zdobyć jak największą ilość punktów, żeby móc spokojnie pracować. Dlatego myślę, że kibice nam dopiszą i tak jak mówię, będą naszym 12 zawodnikiem. Czyli zatem przeanalizowaliście już z trenerami grę GKS-u Katowice? No muszę Cię zaskoczyć, że jeszcze nie było odprawy przedmeczowej. Właśnie w tej chwili się wybieramy na tą odprawę i będziemy analizować zespół z Katowic, ale już mniej więcej każdy wstępnie mamy jakieś tam wstępne rozpoznanie drużyny GKS-u. Mniej więcej wiemy, jakim systemem grają, na kogo zwrócić większą uwagę, ale tak jak mówię, to już też będzie dopinane teraz w ostatnich tych dwóch dniach przedmeczowych i na pewno będziemy mieć dobrze rozpracowany ten zespół. Zatem analizujcie, trenujcie, my jesteśmy tu po to, żeby Wam kibicować. I cóż, pozostaje mi życzyć Ci wszystkiego dobrego na ten sezon. Czego może sobie życzyć kapitan drużyny? Przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze i jak najszybciej upragnionych 3 punktów. Tego Ci życzę z mojego całego biało-czarnego serca. My widzimy się w sobotę i Was wszystkich również zachęcam do bycia z nami właśnie w sobotę o 19:10 w Nowym Sączu przy ulicy Kilińskiego, bo tak jak powiedziałeś, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Do zobaczenia w sobotę. Do zobaczenia w sobotę. Dzięki wielkie. Dzięki. Tak, już może...